Cześć. Kolejny film dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak jest w hotelu Justiniano Club Park Conti, czy Justiniano Club Park Conti, jak to woli. Znowu hotel, który w polskiej sieci jest mało popularny. Nie widać o nim jakichś filmów, jakichś opinii. Co prawda nawet opinie i komentarze bywają nieciekawe. Powiem wam, że jestem tutaj już drugi tydzień i jest fajnie. Zaczynamy. Hotel nas wita takim dużym, my to nazywamy z żoną, przystankiem autobusowym. Tutaj jest wjazd z tej strony. Tutaj jest Moonlight. To jest połączony hotel razem z Club Park Conti, też pod banderą Justiniano. Taki mały mostek, przez który można przejść i łączy się z kompleksem. Tak wita nas hotel, tędy wchodzimy do głównego lobby. Dziś bardzo gorąco, ale co prawda nie tak gorąco jak rok temu w Grecji. Lobby jest bardzo ładne. Tutaj w tej pierwszej części mamy klimatyzację. Tam jest recepcja. Język turecki oczywiście, rosyjski, angielski i nawet po troszkę polskiego. Tu jakieś sklepiki. Wejdźmy w głąb. Ten główny budynek jest bardzo piękny. Nie wiem, czy będę mógł to ująć. Tutaj kilka sklepików. Zaraz spróbuję wam pokazać, jak wygląda w całej okazałości. Robotę robi... O, to. Tutaj widzicie na górze żywe kwiaty rosną w środku. Hotel jest bardzo rozległy. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić wszystko w jednym wideo. Zacznijmy może od środka. Tutaj można wynająć wycieczkę, samochód. Przez główny hol wchodzimy do patisserie. I tutaj dają ciastka, tylko jeszcze ich nie ma, jeszcze jest zamknięte. Ale tutaj są ciasteczka, tureckie kawy można się napić. Taki super napój, klimatyzowany. Także polecam. Bardzo dobre ciasteczko mają. Tutaj jest Rose Bar. Też fajny, spokojnie klimatyzowany bar. Natomiast tu są tylko alkohole. Można posiedzieć, w chłodzie wypić drinka. I kolejny bar. Barbecue. Tutaj serwowane są potrawy, jak sama nazwa wskazuje. W zależności też od oferty, jaką wybierzecie. To jest jeden z wyborów à la carte. Też teraz jest nie nakryte, dopiero wieczorem będzie nakryte. Postaram się też wieczorem jakiś kawałek filmu wam nagrać. No, widoki są przednie. Ten cały kompleks to jest nasz hotel. Później pójdziemy na plażę. Tak to wygląda. Tam ten biały budynek to jest... to jest, słuchajcie, scena. Tam odbywają się co wieczór animacje. No a dla tych, którzy byli w Turcji, wiedzą, jakie w Turcji są animacje. Nic ich chyba nie pobije. Wychodzimy z barbecue.
dół. Tym głównym holem, którym przyszliśmy, trzeba zejść na dół. Właśnie to robię. I to jest główna restauracja. Tu podają obiady, śniadania, a kolację już szykują. Coś do obiadu chyba. Patrzcie. Bardzo dużo miejsc. Można zejść też na zewnątrz. Ktoś mówił w jakimś komentarzu, że jest mało różnorodne jedzenie. Nie zgadzam się z tym. Jest dużo jedzenia i różnorodne jedzenie. Trzeba szukać po prostu. Codziennie co innego, codziennie coś serwują świeżego. Świeżego to znaczy takiego online robionego. Szef kuchni coś tam gotuje, jakieś szarme robi, czy pieczenie barana, cudawianki. No i tędy możemy jak jednym z wielu wyjść, wydostać się na część plażową. Tutaj mamy znaki wszędzie, w lewo amfiteatr, bazar. Jest tu na mieście bazarek, taki malutki, fajne ciuchy można kupić. Oryginalna z Turcji, Nike. Tutaj mamy taki kompleks małych baseników razem z ratownikiem cały czas. Dla dzieci zimna woda. Zimna. Tak to wygląda. Zaraz pokażę wam, skąd przyszliśmy. Odwrócę się na chwileczkę. Zobaczycie sobie. To bardzo miłe panie. Odwracamy się. Słuchajcie. Tam gdzieś jest wjazd. Ten główny hall. Tam, pod górki trzeba wyjść tak w prawo. Sorry, że paluchami pokazuję. Stąd wyszliśmy. Z tego głównego kompleksu budynków. Tutaj, z tej strony, jest taki długi, długi ciąg bungalowów, że tak powiem. Tu są dwupokojowe i takie rodzinne roomsy. Sorry za moją dykcję, ale nie jestem youtuberem. Nigdy nie byłem polonistą, jestem elektrykiem. Ale mam nadzieję, że jakąś wiedzę przekażę. No i idąc wzdłuż tutaj tych ciągów, tak to wygląda. Naprawdę jest bardzo duży obszar i bardzo ładny przede wszystkim, jest bardzo zadbany. Tutaj jest główny basen, słuchajcie. Animacje non-stop, zabawy, imprezy. Tam są zjeżdżalnie. Wracamy. Chcemy zejść tym głównym zejściem do morza. Przyszliśmy stamtąd. Tam u góry widać główną restaurację. O, biegnie żona. Muszę dać pauzę, bo chyba coś się narobiło. Zaraz wracam. Nie, jednak nic się nie narobiło, po prostu przyszła żona. Dobra, idziemy dalej. Idziesz ze mną, kochanie, ponagrywać? Idę na Aquagym. Aha. Powiedz, gdzie idziesz? Aquagym. To idziemy dalej. Czyli wracając do tego głównego, ale wąskiego deptaka. On prowadzi wprost. Aha. Jeszcze tak po drodze. Tutaj jakieś włoski można sobie zapleść dzieciom. Tutaj podają kukurydzę, lody, ziemniaczki. To jest ekstra płatne. Tam jest ten sklep, o którym wam mówiłem. Tu jest strasznie dużo do pokazania, a chciałbym to skompresować w jednym takim krótkim filmie, żeby każdy mógł to zobaczyć. Tutaj jest taki bazar na dole, tam można wszystko kupić. Z ciuchów oczywiście, ciuchy, jakieś torby, ręczniki, tekstylia. Tam Gameland, czyli wszystkie zabawy dla dzieci. Na wprost Wenecja restaurant i z drugiej strony morska restauracja. Tu też są dwie restauracje à la carte. Zależy się też, co wybierzesz. Włoską kuchnię bądź niby owoce morze, tak naprawdę podają rybkę, parę kalmarów. My byliśmy na tej morskiej i nie żałuję, bo super żarcie, super ryba, bardzo dobrze zrobiona, bardzo dobrze, polecam. Tutaj też ten Wenecja restaurant po godzinie chyba 12:30 podają takie przekąski, pizza, szarma, takie rzeczy, które się je podczas spędzania czasu tutaj na basenie.
Wracając, tutaj jest pulbar. Czyli wiadomo, zimne napoje, alkohole. Muszę, można posiedzieć. Idziemy dalej. Mówię wam, obszar jest potężny, aż mi ręka boli od trzymania gimbala. Ale jak już podjęliśmy się, to ciągniemy dalej temat. Tutaj po godzinie 11 podają frytki i burgery. I jakieś takie tureckie pierożki, nie wiem co to jest. Tam wyżej przykryte takie stołami, może podejdę wam pokażę już jak jestem. Albo nie podejdę. Tam wyżej za tym pulbarem, tutaj na wprost takie folie są na stołach. W nocy, wieczorem może zrobię jakieś wideo. Tam jest taki bar poza All Inclusive'em, tak? Tam jest wszystko płatne, tam są napoje zachodnie. No i tutaj, tu po prawej jest fotograf. Zdjęcia można sobie porobić u niego. Czyli uwaga, żeby tak was też zorientować. Przyszliśmy stamtąd, z tego głównego budynku. Tam po lewej stąd ten bungalowy. Tak wygląda cały obszar. To jest kolejny bar przy plaży. Też zimne napoje, jedzenia tu nie ma. No i oczywiście plaża. Pomost. Plaża, słuchajcie, o dziwo, jest monitorowana. To jest monitoring na tej plaży. Nie słyszałem, żeby tu komuś coś zginęło. Tak jak mojemu koledze ostatnio w Grecji w tamtym roku. Chociaż mi w Grecji nic nie zginęło. Słuchajcie, chodźcie, przejdziemy się wzdłuż drugiej strony, bo ten piasek jest bardzo gorący. A jestem w klapcęgach. Nie założyłem butów do wody. Przejdziemy się tak jeszcze w stronę sceny. Też zobaczycie, jak to wygląda. Obszar jest naprawdę bardzo duży. Tak, korzystając z tego czasu, że idziemy, oglądamy, nie rozumiem komentarzy, które wyczytałem w Google, że hotel jest słaby. Oczywiście, nie jest to nowy hotel, ale tak duży obszar i tak fajnie wszystko skompresowane. My wypoczywamy z dwójką dzieci, 7 i 9 lat. Dzieci są zadowolone, mają co chcą. Także nie rozumiem komentarzy typu hotel beznadzieja, zniszczone coś, zaniedbane, a tym bardziej nie rozumiem, jak ktoś mówi, że nie jest sprzątane codziennie. To jest dla mnie szok w ogóle. Mamy codziennie posprzątane, codziennie nowe figurki na łóżkach poukładane z pościeli, także ręczniki wymieniane też są codziennie. Co tu jeszcze można powiedzieć? Animatorzy męczą człowieka, nie dadzą poodpoczywać, ale właśnie to są plusy Turcji. Nie ma leżenia. Oczywiście jak powiesz, że nie, to nie, wiadomo, trzeba być troszkę asertywnym, jeżeli chcesz poodpoczywać, bo wczoraj za długo posiedziałaś. To jest ta restauracja właśnie rybna. Tutaj przez ten kompleks restauracji się przechodzi i docieramy, słuchajcie, do sceny. No, na scenie bardzo interaktywnie, że tak powiem, ponieważ prowadzący nie daje publiczności tylko siedzieć, leżeć i oglądać. Ale publiczność musi aktywnie brać udział w zabawie. Czy to taniec hotelowy, mają dwa tańce, czy to w jakieś zabawy są ciągle, gdzie musi brać udział kilka osób z publiczności. Tak wygląda nasz hotel od strony sceny. Tutaj też ludzie rozkładają, raczej są leżaki po prostu w terenie zielonym. I wypoczywają. Standardowo, słuchajcie, leżaki, żeby mieć jakieś fajne w pierwszej linii na plaży, no to niestety zegarek wake up 6 rano, biegnie z ręcznikiem, bo inaczej
Albo znajdziesz jakieś pojedyncze i to też z rodziną, jak jesteś, to tak kurczę ciężko, bo co, jedno siedzi, dwoje stoi, czy co, piasek gorący, dlatego trzeba rano wstać, to jest ten minus, wszyscy biegną, no to biegniemy i my w takim razie. To jest ten cypelek taki, tam jest niby, to się nazywa Wyspa Żółwi. Tutaj bardzo dużo statków codziennie przepływa. Zaraz wam pokażę tę Wyspę Żółwi. O, tam jakaś łódź teraz płynie koło tego. Może będzie widać. To jest druga strona, nasza plaża. Wyczytałem też w Google takie komentarze, że obsługa faworyzuje rosyjskich gości. No i znowu się z tym nie zgodzę, ponieważ nie odczułem jakiejkolwiek formy faworyzowania rosyjskich gości, natomiast jest ich tutaj przeważająca ilość. Ale nie jest też tak, jak pisał ktoś w komentarzach, że są tylko Rosjanie, ponieważ bardzo dużo Polaków, Niemców o dziwo, Francuzi się zdarzyli, ogólnie dużo tutaj ze strony europejskiej, są też ze strony rosyjskiej, nie pamiętam już te nazwy, tam Kirgistan, coś takiego, są też takie osoby tutaj. Litwa, Estonia, Macedonia. Tutaj sobie wszyscy zawsze przedstawiają się na wieczornych animacjach. Także stąd wiadomo, jakie tutaj są narodowości. Nie chciałem nawiązywać do tej sytuacji, która teraz jest na świecie. Natomiast goście od strony, że tak powiem, agresora. Mam nadzieję, że to nie zostanie źle odebrane. Są kulturalni i grzeczni. Nie zauważyłem tutaj jakiegoś zachowania typu bydło czy szczególne obnoszenie się ze swoją narodowością. Oczywiście też, jak w komentarzach było, słychać cały czas przechodzących obok ten rosyjski język jest wszechobecny. Natomiast to, co zauważyłem, co mnie zaciekawiło, słuchajcie, to klientom europejskim zakładają zielone opaski. Rosyjscy, tak jak ta pani widzicie na prawej ręce, mają różowe opaski. I też próbowaliśmy się z żoną dowiedzieć w recepcji, dlaczego. No to taka jedyna odpowiedź w miarę sensowna była, żeby animator, który podchodzi, wiedział już w jakim języku rozmawiać, w jakim języku zagadać, ponieważ te wszyscy Turcy, i zresztą jak to w Turcji bywa, no, też mówią po rosyjsku. Przynajmniej ci tutaj na tych terenach, na tych obszarach turystycznych. Przejdziemy cały czas tyłem. Wróciliśmy, słuchajcie. Wróciliśmy tutaj do tego głównego deptaka jakby. Tam jest ten pool bar. Tutaj, tak jak mówiłem, te kanapki, burgery. Idziemy tyłem cały czas. Tutaj lody później dają. Dla każdego jest coś do robienia. Chcesz leżeć, będziesz leżeć. Chcesz być aktywnym, będziesz aktywnym. Mnóstwo wycieczek. Nie trzeba kupować u rezydenta. Natomiast polecam, stać z czegoś muszą żyć. Ale można wyjść tutaj za teren hotelu. Jest taki potężny bazar. W ogóle galeria tutaj stoi, słuchajcie. Tam 2 km dalej jest bazar wielki. Tu znowu nasza plaża, kolejne trzecie zejście. Są 3 albo 4 zejścia do plaży. Tam po prawej jest taki namiot. Tam można sporty wodne wynajmować. Tutaj mamy środkówkę. Tutaj ta część też dla dzieci jeszcze mamy. Odnośnie sportów wodnych powiem wam, że oczywiście skorzystaliśmy, bo trzeba.
żona tam z dzieci parasailing uprawiała. Natomiast ceny powalają. Dowiecie się sami. Ewentualnie w prywatnej wiadomości mogę napisać, nie będę tutaj publikował takich rzeczy. Jedyne co mi się nie spodobało, pan Big Boss, bo obsługa chłopaki, którzy pracują u tego pana na motorówkach bądź chodzą i, że tak powiem, nagabują ludzi do tego korzystania z ich usług, są w porządku, rozumieją angielski, jest ok. Natomiast Big Boss jest jakimś zagorzałym fanem obecnego prezydenta kraju agresora, czego nie kryje. To się nam nie spodobało i stwierdziliśmy, że już więcej korzystać z ich usług nie będziemy. Oczywiście pan z obsługi przyszedł do nas, zaczął nas przepraszać za zachowanie bossa. Oczywiście boss nie był jakiś niemiły, po prostu wyraził swoje poglądy na temat tego, co się dzieje. Tutaj mamy klub, mini klub dla dzieci. On jest czynny chyba do 17. Ten pan akurat, który się bawi z dziećmi, moja żona mówi, że to jest urodzony tatuś. I jeżeli ma albo będzie miał dzieci, to po prostu dzieci będą z nim przeszczęśliwe. Bardzo potrafi się dziećmi zająć. Tutaj jest taki malutki basenik dla dzieci. No i wchodzimy w tą strefę basenową. Widzicie, tam za strefą basenową dalej są budynki bungalowy. To jest cały czas teren tego hotelu. No i tu mamy zjeżdżalnię. Nie za szybkie, także dzieciaki spokojnie mogą na nich się bawić. Ciach. Jest jeszcze, słuchajcie, sztos. Pokażę wam. Nie wiem, czy mnie będzie słychać. Jak coś, to będziemy dogrywać później. Tak jak mówiłem, nie chcę tworzyć profesjonalnych filmów, bo nie jestem profesjonalistą. Po prostu nagrywam, tak jak zresztą widzieliście rok temu, wspomnienie z wakacji, na którym pokazuję, jak jest w hotelu, o którym nie było za dużo informacji w internecie, a wręcz w ogóle polskich, jakichś takich filmów konkretniejszych. Idziemy dalej, tutaj jesteśmy od tyłu teraz tych zjeżdżalni. Słuchajcie, wiecie co tam jest? Tutaj, gdzie te kurki chodzą i indyczki, tam jest mini zoo. Także zapraszam z dzieciaczkami. Oczywiście boisko do koszykówki, dalej kort. Tam z tyłu jeszcze są takie wielkie szachy. I znowu z drugiej strony widok na nasz hotel. Staram się wejść, czekajcie, trochę wyżej, tak żeby było coś widać. Tutaj od strony zjeżdżalni. Albo wejdę na zjeżdżalnię. O, jeszcze lepiej. Czekajcie. Może mi się tu coś fajnego uda nagrać. Idziemy, idziemy. Na góry, do góry. Na góry, do góry. Jestem na półpiętrze. Słuchajcie. Hotel. Zaczynamy. Tam jest ten budynek. Sorry, że poluchem. I leci ktoś nad nami. Parasailing. Bardzo fajna zabawa. Polecam. Postaram się jeszcze w dniu wyjazdu nagrać wam pokój nasz. Ewentualnie coś w środku jeszcze. No i tyle, myślę, że coś wam pokazałem. Żarcia nie będę pokazywał, bo żarcie jest jak żarcie i tyle. Wykładane, każdy sobie bierze co chce. Jest mięsko, są świeże owoce, świeże warzywa. Także nie ma tutaj co pokazywać. Dzięki. Jeszcze coś wam pokażę. To jest ten bar, o którym mówiłem wcześniej, jak ktoś uważnie mnie słuchał. Mojej wspaniałej dykcji. Byłem ja nawet? Szkle? Nie wiem, czy mnie widać. Dobra, nieważne. Tak to wygląda. To są takie fajne, eleganckie sofy. Siedzisz na podwyższeniu. Czyli się czujesz lepiej niż inni, tak? Bo zapłaciłeś. Takie moim zdaniem nie do końca właściwe. Nie powinno chyba tak być. Ale nie mnie o tym decydować. No i tutaj idziesz. I masz już bardzo ciekawy wybór alkoholi.
Oczywiście za wszystko płacisz becalą. Dolary, dolary, euro, euro. Całkiem przyjemnie. To jest, słuchajcie, ciągle coś się dzieje. Ciągle coś się dzieje. Te animacje są non-stop. W niedzielę nam tylko dali spokój. W jedną i drugą. Zobaczcie, tu teraz jakieś dmuchańce rozłożyli zgłaszanie. Przed chwilą szliśmy. Koło tego basenu nie było tych dmuchańców, pamiętacie? Czyli nie minęło 5 minut, 10 może. Mamy dmuchańce. Dzisiaj też jakieś rodeo na byku ma być, cudawianki, no i wieczorem animacje. Na końcu filmu powstawiam wam trochę zdjęć, nagrań z animacji, to co udało mi się powstrykać, kiedy byłem jeszcze w stanie wstrykać. Żartuję. Pa. Dobra, słuchajcie, teraz wracamy, czyli jesteśmy, nie wiem, czy ktoś złapie orientację, koło pool baru, czyli tu mamy basen, tam jest morze na wprost, a tam z boku jest ta scena. Przyszliśmy wcześniej stąd, tam mamy shopping center, tutaj główny budynek hotelu i wracamy teraz alejką. Chcę wam pokazać taką jeszcze aleję tutaj między budynkami, bardzo fajną zresztą. Tu idzie mój syn z moją córką. Syn jest młodym youtuberem, on też chce nagrywać, więc pewnie gdzieś tu będzie umieszczony w tym filmie. Siemano widzowie, z tej strony Herbrand. I będziecie musieli go zasubskrybować, tak. I kliknąć i wejść też na jego film, tak? Bardzo was o to prosimy, bo synkowi na tym zależy. Czym więcej klikniesz, tym synek bardziej szczęśliwy. Ponieważ zrobiłem bardzo fajny film. Co tam jest? No wiem, no. Ja idę dalej pokazać widzom dalszą część hotelu. Pa, dzieciaki. Weź. Ja kartę mam, daj mamie. Nie, ja nie mam. Ale kart? My jedziemy basen. Gdzie idziecie? Ej, możecie iść. Mogę panu zmontować film. A czemu nie założyłeś spodenek do wody? Bo nie będę pływać. Aha, dobra. Synek jest skontuzjowany. Pokaż, co masz na ręce. Orteza. Tam, gdzieś jest mama, zostawcie sobie na krześle bluzkę. Ja przyjdę zaraz. No, taka wstawka rodzinna. Dla potwierdzenia, że odpoczywamy rodzinnie. Tutaj wracamy takim bocznym deptakiem. Wcześniej przeszliśmy przez budynek, przez ten budynek. Teraz bocznym deptakiem sobie wracamy do góry. Tutaj ładnie, balkoniki. Cyk. Pokażę wam jeszcze raz, jak to z tej strony wygląda. Operatorem kamery to ja chyba nie zostanę, słuchajcie. Mimo że mam gimbala, to jakiś taki ten film roztrzęsiony. To trzeba troszeczkę treningu cardio. No tu się idzie pod górę. Tutaj mamy część holu, taką długą, między pokojami. Tu idziemy dalej, do góry. I tutaj przychodzimy do miejsca, do którego pierwszy raz przyjeżdżamy. To, co wam pokazałem, skąd zaczęliśmy. Tu na wprost. To jest miejsce takie. Tu jeszcze parę takich informacji. Dla tych, którzy tu przyjadą. Faktycznie nie ma internetu. Internet jest, ale tylko w wyznaczonym miejscu. Bądź jeśli kupicie sobie kartę prepaidową, bądź jeśli wykupicie w hotelu internet. Nic trudnego. Kurczaczki. Sorry. Tutaj część powycinamy oczywiście. Tutaj za tym białym wozem, pamiętajcie, tutaj od wejścia jest taki biały wóz. Tam na dół, jak zejdziecie, widzicie niebieski znaczek Wi-Fi. Tam możecie pójść, korzystać z neta. Tam jest takie specjalne pomieszczenie, ale tylko tam działa ten internet. Druga opcja. Czekajcie, wrócimy, to wam opowiem, bo to autobus drze się. Druga opcja to jest taka, że musicie sobie kupić internet prepaidowy, to co mówiłem. Bądź tutaj na miejscu można kupić internet na 7 dni, 10, 14 za dolary. Nie ma kłopotu. Myśmy kupili sobie taki, 22 dolary zapłaciliśmy. To jest na jeden telefon, ale... Ja tam nie pójdę, bo jakbym nie miał w tych kapkach iść na ludzie. Gdzieś ty w kapciach pokojowych wyszedł. Masz.
Na chwilę tylko poszedłem. Trzymaj kartę. Idę tutaj dalej pokazać. No i jeżeli kupicie sobie ten internet w pokoju, w hotelu płatny, to on jest tylko niby na jeden telefon. 20 natomiast, dolarów pay to win, nie polecam. 22? 20 euro. Natomiast jeśli chcecie, we swoim telefonie możecie udostępnić Wi-Fi dla reszty domowników. Minus jest taki, musicie być zawsze razem, together. No, rodzina chyba jest zawsze razem i spędza ten czas razem. Plus jest taki, że tatuś jest teraz oblegany przez młodszą część rodziny. Jest ukochanym tatusiem, bo tatuś telefon nosi przy sobie wraz z internetem. Idziemy dalej, taka główna alejka na górze jeszcze między tymi bungalowami. Przejdziemy się do końca, pokażę wam. Tam widać basen. Jak ja bym ci udostępniał internetu, to byś nie używał YouTube'a 30 minut. Tak. Tutaj idziemy dalej. Tu są cały czas te bungalowy. Cały czas je widać. I tak się kończy na jednym dużym. Tam po prawej, słuchajcie. Zaraz wam pokażę, jak dotrę. Ja mam takie wrażenie, że tam po prawej mieszka Animation Team i cały staff tutaj z hotelu. Po tej stronie mieszka. Tam w tym małym budyneczku. Ale to jest tylko moje odczucie subiektywne. Nie wiem, czy taki jest, taka jest prawda. No i tyle. I tak to wygląda. Słyszę, jest cicho, spokojnie. A impreza trwa na basenie. Także dzisiaj się dużo znowu będzie działo. Ja zaraz idę się napić toniku. Toniku z ginem. Bo tylko to tutaj wchodzi w takim gorącu. Słuchajcie. Jeszcze coś nagramy, coś rzucimy. Na tą chwilę pauza. Hej. Słuchajcie, witam was z powrotem z tego tak zwanego przystanku autobusowego, o którym z żoną zawsze mówimy. To jest te wejście do głównego holu. I tutaj tak krótko wam powiedziałem o tym hotelu Moonlight. To teraz wam go pokażę. Przechodzi się przez taką kładkę nad drogą. Ona jest bardzo gorąca. Tutaj ta droga jest praktycznie nieuczęszczana, tylko przyjeżdżają autobusy. Autobusy i obsługa, także tu się nie martwcie. Tak jak było w tym filmie z Grecji, w którym wam pokazywałem, że hotel jest praktycznie przy samej takiej ruchliwej drodze. Tam gdzieś, w tamtą stronę, może później się przejdę, jak mi się będzie chciało. Tam jest ta galeria wielka. Ale też, słuchajcie, macie w drugą stronę, naprzeciw galerii, jakiś kilometr, taki potężny bazar. Jak ktoś tu parę dni pomieszka, to obczai. To jest ten hotel Moonlight. Tutaj nic się nie dzieje. Tutaj nie podają ani jedzenia, ani nic. On został tak jakby wyłączony z części obsługowej. Jest tylko sypialnią. Z tego co wiem, są tutaj pokoje... apartamenty jednopokojowe, o tak powiem. Czyli my nie jesteśmy tu ulokowani. My jesteśmy w bungalowie tam, z tamtej strony. I teraz tutaj jest też mały basenik. Tutaj mamy mały basenik, a tutaj, słuchajcie, jest bar na dole. Zaraz zejdę nic niżej z młodym, to wam pokażę. Bo ogólnie tutaj w barach chłopaki mają takie elektroniczne nalewaki, które same dozują ilość tego, co sobie zamówisz, ile ci się tego wleje. I mam wrażenie, że to jest zliczane wszystko na butelki, żeby nie ginęły. Natomiast w tym barze, gdzie widzicie, to jest ta część tego hotelu Moonlight. Powiedz widzom, że to nasz na mojego TikToka. Tutaj widać, że kiedyś była restauracja, tylko jest jakaś hala teraz. Ale tu jest taki gość i on nie ma elektronicznych nalewaków. I jak on wam drinka naleje, to... Dobra. Tam jest za głośno. Słuchajcie, to jak jeszcze coś wymyślę, to coś będę dokładał na koniec tego filmu, bo nie wiem, co jeszcze można wam dodać. Gdzie ten mój skarabeusz? Także tymczasem, jeżeli synek pozwoli, to chciałem wszystkim pokazać. Synek zgubił klapki,
To są teraz jego klapki. Zaprezentuj nam. Super. Ale tam jest bazarek, można kupić. Ale pokazywaliśmy już bazarek. Aha. No nie. Gdzieś? Gdzie jest synek bazarek? Pójdziemy po klapki, tak? Zgodnie z umową pokażę wam galerię. Idziemy, chociaż jest upał 13, ale przejdziemy się, zmęczymy dzieci trochę. Nie powiesiłam tabliczki, please clean my room. No niestety. Za chwilę zobaczymy troszkę prawdziwej prowincji tureckiej. W mieście to inaczej, my jesteśmy tak gdzieś pomiędzy. Myślę, że będziesz musiał nosić temblak. Tędy właśnie przyjeżdżają autobusy. Tu jest taki trochę kawałek do drogi głównej. Idziemy. Jak dojdziemy kawałek do galerii, to wam pokażę. Tutaj jest ranking nagrywania filmów. Kto nagra ciekawszy? Tam jest. Tutaj nasz mały youtuber. Tu jest nasz duży youtuber. Hello. Ja to ja mam 2% ładowarki, nie mogę nagrywać. O masz. Oj, przegrałeś. To przygotowałeś się mocno. Wychodzisz z hotelu i witacie, proszę bardzo. Co? Galeria. A co w galerii? Zara, Bershka, Adidas, Nike. No i oczywiście wszystkie marki tureckiej produkcji z tureckim brandem. Stanek na co? Na łykawodę. Nawodnienie. Nawodnienie. Tak. Ja z gumą. Co prawda przeszliśmy jakieś 30 metrów, bo hotel jest tam. Mniej? Jakieś... Liczymy kroki. 100 metrów. Jakieś 100 metrów. Sama nie wiem. W ogóle nie liczyłam. To mamy galerię. Ciśniemy do niej. Już chyba piąty raz. Znaleźć coś ciekawego. Teraz przeszedłem 10 metrów. To my mieliśmy tutaj kupić. Czy tam? Tu czy tam? Tam idziemy tam. Do galerii. A gdzieś tamtą stronę, słuchajcie. Uwaga. Tam jest taki wielki bazar. Uciekamy, bo auto jedzie. Chodźcie szybko. Idziemy do Soho Bazar. W środku chyba nie będę nagrywał, bo jeszcze mnie pogonią. Hejo, sami przyjedźcie i zobaczcie. Dzisiaj wjechały dmuchańce. Teraz spróbujemy tu wejść. Tak to wygląda. Teraz nagrywam bez gimbala, wybaczcie, ale nie mam przy sobie, nie chce mi się do pokoju iść. Jest pyker. Tam jakiś Candyland dalej. Tutaj na pewno dzieciaki będą zaciekawione. Coś mi tu zaczęło klatkować.
Dzień zabaw dla dzieci. За аплодисменты, где поддержки? Polskie utwory też można wpić. Ciebie mała, jak jesteś doskonała, bardzo mnie zajara. Tutaj jeszcze tak szybciutko pokażę wam nasz pokój. Tak wygląda. Troszeczkę syf, bo 2 tygodnie użytkowany. Tutaj jest główny pokój. Tu były 2 łóżka rozdzielone. My je sobie złączyliśmy ze względu na to, że tu mamy klimę. I tutaj z żoną spałem, a dzieciaki tam w drugim pokoju. To jest drugi pokój. Powiem wam, że było ok. Zawsze braliśmy jakieś pokoje, bo nie było takich dużych, jakieś dostawki, cudawianki, męczarnie wieczne. No ale to było ok. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że jakiś ogląd i opinię macie. No to Justyniano, papa. Pa.